Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam. Tak, rzeczywiście czas biegnie szybko. Niedawno był pierwszy wykład, a dzisiaj już jest szósty. Tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, pan Dariusz, wierzymy, że był to czas pożyteczny, ale też w związku z tym, że tematów biblijnych jest bez liku, które warto poznawać, więc być może rzeczywiście, jeśli by było takie zainteresowanie z Państwa strony, to moglibyśmy pomyśleć nad kontynuacją tematów biblijnych, które by można rozważać w dalszym ciągu. Także proszę zgłaszać ewentualnie, czym Państwo byliby zainteresowani i jakie tematy, czy po prostu w jakim czasie ewentualnie. Także jeśli by takie zapotrzebowanie było, to na pewno byśmy zorganizowali w dalszym ciągu jakiś program kontynuujący. Chcę powiedzieć, że dzisiaj jest taki dosyć trudny czas dla wykładów. Kiedyś to była taka podstawowa forma działalności misyjnej. Dzisiaj zainteresowanie ludzi przenosi się do internetu, no ale my to też nagrywamy, ale żeby było w internecie, to najpierw musi być na jakiejś sali, prawda, jakiś program zrealizowany. Więc tutaj oczywiście musimy nad tymi zmianami zwyczajów społeczeństwa, musimy nadążać i musimy wychodzić do ludzi tam, gdzie oni są, tam, gdzie oni spędzają czas, aby także ze Słowem Bożym, z dobrą nowiną do nich docierać. Wczorajszy wykład, który nosił tytuł W obronie Boga, był dosyć obszerny i dosyć wiele wątków było poruszonych. Pozwólcie w związku z tym, że pozwolę sobie główne myśli przypomnieć, bo w związku z tym, że było dużo tego, więc być może nie wszystko jakby się utrwaliło, a że powtarzanie jest takim dobrym elementem, jeśli chodzi o nauczanie czegokolwiek, czy przedstawianie, to wiadomo, że pamięć ludzka jest ulotna. Więc pozwólcie, że te główne punkty z wczorajszego wykładu pozwolę sobie dzisiaj przypomnieć, prawda? A więc Pan Bóg jest atakowany przez jego przeciwników. Mam tu na myśli ludzi, ale często ludzie są inspirowani przez tego głównego Bożego przeciwnika. No i przypomnę te zarzuty, myśmy je omawiali, starając się właśnie bronić Boga. Zresztą mamy bardzo dobre narzędzie do obrony Boga, bo jest nią Boża Księga, Biblia, która pozwala nam znaleźć wytłumaczenia różnorodnych sytuacji, które Biblia opisuje, i okazuje się, że gdy uważnie czytamy Słowo Boże, Pismo Święte, to szereg z tych zarzutów, które bazują nieraz na powierzchownych obserwacjach czy powierzchownym studium Biblii, okazuje się nie wytrzymywać porządnego, że tak powiem, porządnej analizy. Natomiast oczywiście są pewne zarzuty stawiane Bogu, które nie jesteśmy w stanie przy naszej ludzkiej wiedzy do końca omówić. Ale tutaj jako ludzie wierzący, którzy przyjmujemy, że Bóg jest prawdomówny, kochający i czyni dobro, że postępuje z rodzajem ludzkim tak jak z Bożego punktu widzenia, a to spojrzenie Boże jest długoczasowe. My nieraz z krótkiej perspektywy pewne rzeczy oglądamy i nam się wydaje, że lepiej by było dla nas, gdyby na przykład Bóg spełniał wszystkie nasze prośby, które do Niego zanosimy, no ale z dłuższej perspektywy okazuje się, że niekoniecznie tak jest dla nas najlepiej, prawda? No i ta dłuższa perspektywa, perspektywa zbawcza powoduje, że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego dzisiaj odczytać, zrozumieć, ale przyjdzie czas, gdzie Bóg nam to obiecuje. Nie będzie nic, co by było ukryte. Wszystkie karty zostaną położone na stół. A kiedy to będzie? W czasie Bożego Sądu, Sądu Ostatecznego, w którym także ludzie będą brali udział.
i każdy będzie mógł sprawdzić, że Boże postępowanie było bez jakichś słabych punktów, bez zaniedbań, bez pominięcia kogokolwiek, ale Pan Bóg rzeczywiście działał w sposób cudowny, niezwykły dla dobra ludzkości. A więc oczywiście te zarzuty wczoraj żeśmy omawiali, że rządy Boże są nieodpowiednie, że Bóg kieruje się egoizmem. Tutaj wskazaliśmy na Pana Jezusa jako tego, który przeczy tym dowodom, że Bóg jest egoistyczny, bo niebo przecież najwspanialszy dar ludzkości darowało, aby nas ratować z problemów, które jako ludzie żeśmy się znaleźli już od bram Edenu, raju, gdy nasi pierwsi rodzice ulegli namowom szatana. Bóg oczywiście nie kłamie, jest prawdomówny. To raczej szatan jest tym, który oszukuje i kłamie. Bóg nie traktuje ludzi instrumentalnie, ale podmiotowo. Ten zarzut także jest fałszywy. No i mówiliśmy o tym, że wojny, okrucieństwo nie jest z inicjatywy Boga, ale to właśnie rodzaj ludzki opanowany zawiścią, złością, lekceważący Boże przykazania, popada w konflikty, a spirala nienawiści następuje, no i potem to rodzi oczywiście okrutne działania, których i w naszych czasach oczywiście nie brakuje. Przy możliwościach zabijania, męczenia ludzi, jakie daje też rozwój techniki, no to oczywiście dzisiejszy człowiek uwolniony jakby od Boga, w cudzysłowie uwolniony, bo wielu z tych ludzi jest po prostu często niewierzących albo mających fałszywy obraz Boga, no to pozwalają sobie, prawda? Dobrze, tutaj mamy kontynuację tych zarzutów. Mówiliśmy nieco o piekle. Nie było dokładnej analizy tego pojęcia, ale stwierdziliśmy, że Pismo Święte nie mówi na temat wiecznych, nieustających mąk jako konsekwencji lekceważenia drogi zbawienia. Bóg nie jest przekupny, chociaż nieraz tak ludzie wyobrażają sobie, że za pieniądze można kupić zbawienie i nieraz płacą duże sumy, żeby kogoś przesunąć w kolejce, tak? Albo go gdzieś tam wyciągnąć z tego życia, które niekoniecznie było po Bożemu właśnie za pieniądze. To nic z tych rzeczy, Bóg nie da się w ten sposób oszukiwać i żeby się z niego naśmiewać w ten sposób, bo tak można powiedzieć, że po prostu ludzie wyobrażają sobie, że Pan Bóg jest taki małostkowy i przecież cały świat, cały wszechświat do niego należy, a ktoś myśli, że za parę srebrników Boga przekabaci na swoją stronę, użyję takiego popularnego słowa, które nieraz funkcjonuje. Tak, także Bóg błogosławi swoim dzieciom, to jest pewne, w ostatecznym rozrachunku oni będą górą. Jeśli chodzi o fałszywe działania w sferze religijnej, jest ich mnóstwo. Myśmy wspomnieli tylko niektóre i wskazaliśmy, że Biblia inaczej uczy niż nieraz jest to nauczane, bo spotykamy się z poglądem i on jest powszechny w naszym środowisku, że ofiara Jezusa na krzyżu nie jest wystarczająca, w związku z tym trzeba ją powtarzać w formie tak zwanej bezkrwawej ofiary, gdy tymczasem Biblia mówi, że Pan Bóg poprzez Jezusa jedną ofiarę złożył, która jest wystarczająca i nie potrzeba żadnych innych dodatkowych ofiar. Pan Jezus jest naszym doskonałym kapłanem. Prawo Boże w dalszym ciągu obowiązuje mimo prób szatańskich, aby go zmienić. Biblia jest Bożym przewodnikiem, którym powinniśmy się kierować i są błędne rozumowania, które wskazują, że Biblia to tak naprawdę niekoniecznie jest dla ludzi, to jest dla
osób wykształconych po teologii, po jakichś kursach przygotowawczych do jej studiowania. Nie, każdy człowiek szczery, o otwartym umyśle jest zaproszony do tego, aby poznawać wolę Bożą, o której może dowiadywać się z jego księgi, Bożej księgi. Nie jest ona niebezpieczna. Ona prostuje ludzkie ścieżki i ludzkie zrozumienie, zwłaszcza tym, którzy są otwarci na pełnienie woli Bożej. Jesteśmy zbawieni z łaski Bożej przez wiarę, nie z uczynków. I drodzy, jeszcze dopisałem, bo oczywiście prawdopodobnie jeszcze byśmy mogli dłuższą tą listę uczynić, ale funkcjonuje w naszym środowisku fałszywe zastępstwo, prawda? Ktoś mówi, że jest zastępcą Pana Jezusa, gdy tymczasem Biblia mówi wyraźnie o Duchu Świętym jako osobie, o której Pan Jezus mówi: ja odchodzę do nieba, ale poślę wam innego pocieszyciela, Ducha Prawdy, którego świat nie widzi, przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, ale wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. I on będzie kontynuował misję moją, gdy ja odchodzę do Ojca. Ja przez niego będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc rola Ducha Świętego jako kontynuatora dzieła Bożego, jako tego, który prowadzi uczniów, wyposaża ich w dary, jest też piękną prawdą biblijną. My nie jesteśmy w stanie tych wszystkich elementów omówić, ale przynajmniej chcemy je zaznaczyć. Dobrze, to tyle tytułem przypomnienia, a dzisiaj, drodzy, ten nasz kończący temat, droga do domu. Jest to znowu temat obszerny, ale my będziemy chcieli główne punkty tej prawdy, w jaki sposób zdobyć zbawienie, w jaki sposób żyć, aby podobać się Bogu i w ostatecznym rozrachunku być razem z Nim na zawsze w wieczności, jest przecież podstawowym pytaniem, prawda? Pamiętamy być może historię bogatego młodzieńca, który w Biblii jest opisany, który zadał to pytanie: Panie Jezu, Mistrzu, co mam czynić, aby być zbawionym? Pytanie było dobre, no ale w jego przypadku były rzeczy, bogactwo, które on bardziej cenił niż naśladowanie Jezusa Chrystusa. No i w jego wypadku był ten właśnie problem. Jest wiele też pięknych historii. Ja ostatnio oglądałem pewien film, który oparty był na faktach, opisujący, jak pewien młody człowiek, który pochodził z Indii, ostatecznie wychowywał się w rodzinie zastępczej w Australii. Zagubił się po prostu swojej matce, która go wychowywała. Historia jest mniej więcej taka, że razem ze starszym bratem wyjechał jeszcze jako całkiem małe dziecko po to, żeby pomóc matce w utrzymaniu skromnych finansach domowych. No i razem z bratem udali się do miasta leżącego 70 km do miejsca ich zamieszkania. No i w związku z tym, że ten mały chłopiec był zmęczony, brat poszedł rozejrzeć się, znaleźć coś do jedzenia. No, okazało się, że kiedy brat długo nie wracał, ten chłopczyk jeszcze wtedy wsiadł do pociągu i usnął tam, pociąg ruszył, no i znalazł się w innym ogromnym mieście. No i jako 5-latek nie był w stanie oczywiście wrócić. Nie umiał też dokładnie nawet wymienić swego nazwiska. Jedynie co pamiętam, nazwę miejscowości, ale też ją przekręcał i w związku z tym była trudność, żeby go odprowadzić do domu rodzinnego. No i w końcu trafił do ośrodka dla dzieci, tam został adoptowany przez rodzinę z Australii. No i film opisuje, jak jako już starszy człowiek po 25 latach od tych wydarzeń szuka kontaktu, próbuje odnaleźć swoją matkę
I no dzisiaj mamy narzędzia takie jak mapy Google. No i to, co jako dziecko zapamiętał, próbuje sobie odtworzyć, to jest trudne, ale ostatecznie odnajduje swoją matkę. No i film właśnie jakby koncentruje się na tej jego drodze do rodzinnych stron, do domu, gdy jego wysiłki przynoszą efekt. No i drodzy, jest to oczywiście wspaniała historia, wzruszająca, ale my mamy inną wspanialszą historię, w której każdy z nas uczestniczy, gdy idziemy do domu Ojca. No i pamiętacie, myśmy na ten temat mówili, że Pan Jezus obiecuje, że On nas tam zabierze, tak? Tylko musimy być na odpowiedniej stacji, żeby nas zabrał, bo ostatecznie będą dwie stacje. Ci, którzy zostaną gdzieś na jakiejś złej stacji i ci, którzy zostaną zabrani z odpowiedniej stacji. No i chodzi o to, żeby na tej Bożej stacji się znaleźć, nawiązując do tego filmu, który wspomniałem. Pamiętamy, mówiliśmy na ten temat, że tak naprawdę nasze życie jest wędrówką, jesteśmy pielgrzymami, nie mamy tutaj nic stałego. Nasze życie tak naprawdę jest krótkie. Starsi to potwierdzą czy zaprzeczą? Potwierdzacie, tak. Życie ludzkie bardzo szybko mija, młodość szybko mija, nawet później kolejne etapy życia szybko mijają. No i w końcu trzeba pożegnać się z doczesnością. No dlatego jesteśmy pielgrzymami, prawda? A mimo to w sercu mamy tęsknotę za czymś trwałym, stałym, za życiem przede wszystkim. No i Bóg nam to obiecuje, mówi, że nasza prawdziwa ojczyzna, to są słowa zaczerpnięte z listu do Filipian, jest w niebie. A ostatecznie to znajdziemy się na nowej ziemi, prawda? Bo to niebo będzie takim tysiącletnim miejscem naszego pobytu. No ale to już proroctwa biblijne trzeba by było studiować, które na ten temat mówią. Być może będzie ku temu okazja. Tak, pamiętamy o tym, że w naszym sercu jest tęsknota i czujemy się niepewnie, tak jakby nieco na obcym terenie w świecie, który jest pełen lekceważenia Boga, pełen niebezpieczeń w związku z tym związanych, że ludzie lekceważą prawo Boże, lekceważą nie tylko miłość Boga, ale lekceważą miłość bliźniego. No i w związku z tym wszędzie czyha zło, wszędzie czyha niebezpieczeństwo. Nieraz we własnym domu rodzinnym, prawda, nie są te wartości, które prowadzą do Boga. Inne ważne pytanie, które z drogą do naszego wiecznego domu jest istotne. Dochodzimy do różnych rozstajów i powstaje pytanie, którą drogę wybrać. Jest wiele nauk o Bogu, jest wiele religii, jest wiele kościołów. Jedni mówią, tutaj trzeba iść, tu jest prawdziwa droga. Inni mówią, nie, ta jest dobra. No i tych dróg tak ostatecznie to byśmy może naliczyli, gdybyśmy byli skrupulatni, to chyba w tysiącach by trzeba było liczyć, prawda? No i to oczywiście powoduje też, że niektórzy ludzie twierdzą, że jest to niemożliwe. No i w związku z tym powstaje pytanie, którą drogę wybrać. I drodzy, mamy obietnice zawarte w Bożej Księdze, w Biblii, że Pan Bóg osobom, które nie wiedzą, którą drogę wybrać, obiecuje pomoc. Są wspaniałe Boże obietnice w Biblii, na przykład jedna z nich z Ewangelii Jana z 7 rozdziału, że każdy, kto będzie pragnął czynić wolę Bożą, pozna, czy ta droga to jest od Boga, czy też nie, czy to jest tylko ludzki wymysł. Inny tekst ze Starego Testamentu mówi, że usłyszysz tak jakby głos z tyłu, który ci powie, ta droga jest dobra, ta droga prowadzi do Boga.
Więc Bóg nie zostawia tych, którzy szczerze szukają prawdy i kontaktu z Nim. Pamiętacie historie biblijne? Mędrcy z dalekiego kraju znaleźli drogę do żłóbka. Tak? Bóg im to objawił. Prostym pastuszkom na polach Betlejemu cały chór aniołów objawił prawdę o narodzonym Zbawicielu. Tak? Bóg im to objawił. Brakło natomiast wielkich tego świata, którzy widocznie innymi sprawami byli bardziej zainteresowani. Tak, a więc Bóg potrafi nam wskazać. Na pewno pomocna jest w tej kwestii także modlitwa. Nie polecam modlitwy, tak jak to nieraz często bywa na rozstaju dróg przed jakąś figurą, bo pamiętamy, że prawo Boże zabrania kłaniania się i przedstawiania Boga w jakiś sposób właśnie w postaci rycin, czy tym bardziej nie polecam, aby kłaniać się przed świętymi, jakimiś wizerunkami świętych, a nawet Marii, bo naszym jedynym pośrednikiem jest Pan Jezus. Chociaż oczywiście to mogli być pobożni ludzie, przykładni pod wieloma względami, ale według Pisma Świętego jedyną drogą do Boga, która jest pewną drogą, jest Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana w rozdziale 14 możemy przeczytać, gdzie o Jezusie jest powiedziane, to są jego same słowa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Tak. A więc jest jedyna droga. Nasz dobry pasterz poprowadzi nas dobrą drogą. Poprowadzi nas na dobre też pastwiska. Zatroszczy się o wszelkie potrzeby owieczek, bo on jest rzeczywiście dobrym pasterzem. On nie jest najemnikiem. On nie myśli tylko w sposób egoistyczny, ale naprawdę zależy mu na owcach. On życie swoje położył właśnie za te swoje owieczki. Dobrze. Drodzy, jeśli chodzi o Słowo Boże i o Jezusa Chrystusa, pozwoliłem sobie tutaj na tym slajdzie wypisać, wynotować, żebyście to Państwo zobaczyli, kim jest Jezus. Co to oznacza, że Jezus jest naszą drogą, prawdą i życiem? I już nawet tych wersetów nie pisałem, tylko same rozdziały, żeby też może pewną pracę dla Państwa, jeśli bylibyście odnalezieni, pewnych tekstów wykonali. Bo jestem przekonany, że wtedy, gdy będziecie szukać, to sami jeszcze wiele wspaniałych myśli znajdziecie w Biblii, tak. Ale rzeczywiście w Ewangelii Jana znajdziemy to, co już żeśmy powiedzieli w rozdziale 14, gdzie Jezus zaprasza wszystkich, którzy poszukiwacze prawdy, życia i właściwej drogi zaprasza do siebie. On nakarmi zgłodniałych. I bynajmniej nie jest tutaj mowa o fizycznym głodzie, ale jest mowa o głodzie duchowym, prawda? Gdzie potrzeba naprawdę dobrego pokarmu, żeby się nie rozchorować, zdrowego. A tym dobrym pokarmem, według nauki Jezusa, tutaj przypomnę historię, kiedy Pan Jezus był kuszony i szatan mówi do Jezusa na pustyni, ta historia miała miejsce. Jeśli jesteś Synem Bożym, to spraw, żeby te kamienie, po co masz się męczyć tym postem długim, spraw, żeby te kamienie stały się chlebem. I wówczas Jezus odpowiada, nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czy mieliście w swoim życiu kiedyś taką sytuację, gdzie znaleźliście się w zupełnej ciemności i nie było wiadomo, w którą stronę iść? Zdarza się taka sytuacja, prawda? Ja przypominam sobie kiedyś na początku mojej pracy
udawałem się na pewne nabożeństwo, takie domowe, na wioskę. To była wioska Hen-Hen, tam jeszcze za Gorlicami, gdzie już można powiedzieć, wilki mówią dobranoc. Rzeczywiście taka wioska już na końcu nawet kraju. Ale tam były dzieci Boże w tej wiosce. Była pewna rodzina, w której domu odbywało się nabożeństwo. Autobus stanął na skraju tej wioski. Otworzyły się drzwi. Ja wiedziałem, że mam wysiąść. Wysiadłem. A tu ciemno. Zupełnie ciemno. Nic nie widać. Mgła. Tylko gdzieś w oddali psy szczekają. Autobus odjechał, a ja nie wiem, czy w prawo, czy w lewo, czy do przodu, czy do tyłu. No, to było szczególne doświadczenie w ciemności, ale jakoś Pan Bóg mi dopomógł. Przypomniałem sobie, bo już tam wcześniej byłem, jak to mniej więcej trzeba iść. Trochę błądziłem, ale ostatecznie trafiłem do tego gospodarstwa. Tak? To było wyjątkowe doświadczenie. A Pan Jezus mówi: ja jestem światłością świata. Możemy sobie wyobrazić, jak w zupełnej ciemności nieraz statki płyną, prawda? To dzisiaj są inne tam narzędzia, ale kiedyś, jak zobaczyli światło latarni, to byli jakby zbawieni, prawda? Bo to światło latarni ich prowadziło do bezpiecznego portu. I Jezus mówi: ja jestem światłością świata. Wspomnieliśmy już o Jezusie jako o tym dobrym pasterzu, który chroniąc swoją trzodę naraził własne życie. Jezus jest źródłem życia. Jezus daje życie. Przypomnę tutaj jego historię podaną przez niego samego, gdy powiedział: ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Czyli gałązkami krzewu winnego. Gałązka, która jest odcięta, szybko usycha, prawda? Tylko wtedy ma szansę życia i wydawania owocu, kiedy tkwi w krzewie winnym. Nawet jeśli jest odcięta, można ją szczepić. No? Mnie się tu przypomina pewna historia z mojego ogrodnictwa jeszcze z lat nastoletnich, kiedy niechcący złamałem pomidora. Taki piękny krzaczek rósł. Ja go gdzieś złamałem, tak że zupełnie gałąź odpadła. Ale wtedy mi przyszedł taki pomysł, nie czytałem wtedy jeszcze żadnych książek ogrodniczych, a może by się go dało uratować. I wziąłem jakąś taką tasiemkę, wbiłem patyk, wziąłem tasiemkę i tego złamanego pomidorka dołączyłem do łodygi. Tą tasiemką owinąłem wokół też tego patyczka, który był wbity. No i tak go w miarę się to dobrze trzymało. I potem nawet o tym zapomniałem, prawda, że coś takiego zrobiłem. A po pewnym czasie patrzę, o, ten krzaczek odwinąłem, wszystko w porządku, rośnie sobie. A więc Jezus właśnie daje życie wszystkim tym, którzy są z Nim zrośnięci, którzy w Nim tkwią, bo On jest tym źródłem życia, On jest krzewem życia. Tak, Jezus jest stworzycielem. Stworzył mnie, ciebie, cały nasz rodzaj ludzki, całą ziemię, a nawet cały wszechświat. Słowo Boże mówi, że wszystko przez nie, przez Słowo, którym jest Jezus, powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy. Jezus jest stworzycielem. Jezus jest zbawicielem całego świata. Możemy także w tej Ewangelii. Zauważacie, że tutaj dużo jest Jana, prawda? Ewangelia Jana jest taką księgą, która niesamowicie wywyższa osobę Jezusa Chrystusa. W innych księgach też byśmy mogli znaleźć. No, mnie było łatwo w tej jednej księdze właśnie dużo znaleźć z tych właśnie rzeczy dotyczących Jezusa. Jezus jest centralną postacią Bożej Księgi, Biblii. Tak? I to także znajdziemy Jego własne słowa, które skierował do tych, którzy uważali się za znawców Biblii, mówi:
Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Mówicie o Mojżeszu, ale jakże uwierzycie słowom moim, jak Mojżeszowi nie wierzycie? Wy tylko, wasza wiara jest powierzchowna. Nie? A więc Jezus jest centralną postacią Słowa Bożego. On jest, można powiedzieć, głównym jej bohaterem. Jezus jest wielkim jestem. Jezus nosi imię Boże, tak, Jahwe. Kiedy wypowiedział te słowa, ci, którzy przyszli go aresztować, padli na twarz przed nim. Jezus jest oczywiście Synem Boga, jest Bogiem i jest Synem Człowieka, jest człowiekiem. Już tutaj nie pisałem tekstów, bo jest ich wiele. Sami sobie łatwo znajdziecie teksty, które mówią o Jezusie jako o Synu Bożym i Synu Człowieczym. I drodzy, ta prawda, że Jezus jest Bogiem i jest człowiekiem, powoduje, że Jezus jest takim łącznikiem. Tak? Można powiedzieć, że jedną z ręką sięga nieba, a drugą ziemi. Albo inny obraz, to jest taki biblijny obraz, drabina, tak? Która łączy niebo z ziemią. To jest, pamiętacie z historii jakiej? Ze snu Jakuba, prawda? Jezus jest tym łącznikiem, który łączy niebo z ziemią. On jest barankiem Bożym, jest ofiarą, oddał swoje życie dla zgładzenia naszych grzechów, prawda? On jest naszym kapłanem, orędownikiem, właśnie nauczycielem, bo to jest rola kapłana właśnie, być nauczycielem i łącznikiem między grzesznikiem a świętym, czystym, sprawiedliwym Bogiem, który no, nie może wobec świętego, czystego Boga, grzesznik nie może bezpośrednio stanąć, tak? Bo grzech oddziela nas od Boga. Jezus jest naszą sprawiedliwością, tak? To jest taka piękna myśl zaczerpnięta z księgi Jeremiasza, gdzie Jeremiasz prorokuje, że przyjdzie ktoś taki, prawda? To będzie Boży posłaniec i jego imię będzie Pan Sprawiedliwość Nasza. Tak? Czy ktoś z nas jest sprawiedliwy w sensie absolutnym, doskonałym? Możemy powiedzieć co najwyżej, że staramy się, tak? Żyć sprawiedliwie według drogi, którą nam Biblia pokazuje. Ale co chwilę się nasza grzeszna natura gdzieś odzywa i co chwila gdzieś potykamy się. Ale Biblia to tak pięknie przedstawia, że nasza szata ciągle się brudzi, ciągle gdzieś jakieś plamy się pojawiają, ale naszą szatę należy zdjąć, a inną włożyć, tą szatę przygotowaną dla nas przez niebo, a jest to właśnie sprawiedliwość Jezusa. I ta szata jest biała, święta, czysta. Dzięki tej szacie możemy być przyjęci przez niebo. A więc Jezus jest naszą sprawiedliwością. Jezus obiecał, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To Mateusz zapisał takie zdanie, prawda? A więc Jezus towarzyszy wierzącym przez całe ich życie, jeśli oni są oczywiście na Bożej drodze. Gasi pragnienie, tak? Pamiętacie historię z Samarytanki, gdzie Pan Jezus mówi, wiesz co, ja cię proszę o taką zwykłą wodę, ale ja mam inną wodę. Jakbyś o niej wiedziała, to byś mnie prosiła i ja bym ci jej dał. Ta pragnienia, ta woda Jezusa nie zaspokaja pragnienia fizycznego, ale zaspokaja pragnienia duchowe, które powodują, że życie ludzkie nabiera prawdziwego sensu i człowiek się nie zawodzi, prawda? Nie szuka kolejnych jakichś cystern, jakichś kolejnych atrakcji, bo to, co Jezus oferuje, jest najwspanialsze, najlepsze. Dociera do głębi ludzkich serc. Naszym pragnieniem jest życie wieczne. Kiedyś w raju Bożym gwarantowało to naszym pierwszym rodzicom to życie wieczne, drzewo żywota.
I Biblia uczy, że kiedyś znowu będziemy jako ludzie mieli dostęp do drzewa życia i Pan Jezus obiecuje, ja dam owoc wam właśnie z drzewa życia. Księga Objawienia nam to obiecuje. Jezus ma klucze śmierci i grobu. To na głos trąby ostatecznej w czasie powtórnego przyjścia Jezusa powstaną do życia ci, którzy umarli w Chrystusie. No i Jezus oczywiście powróci, aby nas zabrać. No i jeszcze jedna wspaniała cecha. Każdy z nas ma pragnienie takiego posiadania takiego wiernego przyjaciela, który jest, no wiadomo, ludzcy przyjaciele są różni, czasami zawodzą, ale dobrze mieć takiego przyjaciela, któremu co? Można by się zwierzyć czasami, kiedy jest nam ciężko. Można by może się przytulić do niego, prawda? Albo po prostu, żeby nam coś doradził. Albo tylko, żeby rękę na ramieniu położył. Tak? Jezus mówi, że ja jestem, wy jesteście moimi przyjaciółmi. Skoro my jesteśmy Jego przyjaciółmi, a On jest także naszym przyjacielem, prawda? I nam obiecuje, że przyjdzie taki czas, że się spotkamy, że ujrzymy Jego oblicze, to znaczy, że będziemy mogli bezpośrednio z Nim obcować, że być może kiedyś odwiedzi nasz dom, w którym będziemy mieszkać i będziemy mogli taką osobistą, indywidualną relację z Jezusem nawiązać, którą już dzisiaj nawiązujemy. No, ale ona jest taka jakby, powiedzmy, wymagająca wiary. Wtedy wiara nie będzie potrzebna, ale będziemy mogli spotkać się z Jezusem. A więc Jezus jest, gdyby to tak jednym słowem powiedzieć, wszystkim. Tak? Byśmy mogli powiedzieć, Jezus jest wszystkim dla wierzących. On jest tą drogą i On zaprasza nas na tą drogę. Co prawda ta droga jest jaka według Biblii? Ona jest wąska. Ona wymaga nieraz samozaparcia, trudu, podejmowania decyzji, które wymagają wewnętrznej walki, ale te decyzje powodują, że gdy wkroczymy na tą drogę, to ona potem jest prosta. Nie potrzebujemy gdzieś coś kombinować, ale idziemy prosto, chociaż wąska, ale prowadzi prosto. Tak o tej drodze jest napisane. No i jest wspaniały cel. Dobrze, to jeszcze z wczoraj historia, pamiętacie, próbowaliśmy się modlić słowami pewnej pieśni, która była ułożona przez ludzi, którzy byli przygnębieni, nie obronili kraju, znaleźli się na wygnaniu i śpiewali taką pieśń, żeby Pan Jezus kiedyś ich przyprowadził do swojej ojczyzny. Czerwoną czcionką, troszkę taka przerobiona, żeby była bardziej biblijna, bardziej odpowiadała treścią Słowa Bożego. Ja chcę zwrócić uwagę na tą przemszę, która znajduje się w treści, a więc chcemy, żeby też Bóg działał lokalnie w naszym mieście, wśród naszych przyjaciół, wśród naszych rodzin, aby był blisko nas, abyśmy odczuwali i mogli świadczyć tak, Pan Jezus działa nie tylko kiedyś, działał w Judei, w Galilei, ale działa także w tym mieście. W tym mieście dociera do serc ludzkich i w tym mieście ludzi zbawia. W Dziejach Apostolskich zapisane są i zapisana jest pewna historia, gdy apostołowie znaleźli się w więzieniu. W tym więzieniu śpiewali pieśni, chociaż wcześniej ich zbito, a mimo to śpiewali na chwałę Bogu pieśni. I Biblia mówi, że te pieśni musieli tak z zaangażowaniem śpiewać, pięknie śpiewać, bo dowiadujemy się, że inni się temu przysłuchiwali, ci więźniowie. Nie? Dla więźniów to jest dziwne, jak ktoś śpiewa. Tam raczej tacy twardziele to mają miejsce bytu, prawda? A tu ktoś śpiewa i to jeszcze Panu Bogu na chwałę pieśni. Coś o Jezusie, co to za Jezus?
nagle trzęsienie ziemi, otwierają się bramy. I strażnik więzienny, który akurat spał, budzi się, widzi, że wszystko potwierane, sądzi, że więźniowie uciekli. No i chce się zabić, bo to grozi mu po prostu śmiercią, jeszcze jakimiś nieprzyjemnościami po drodze. A Paweł mówi, nie czyń sobie nic złego, wszyscy tu jesteśmy. No i ten człowiek rozumie, tak, to są rzeczywiście dzieci Boże. On wcześniej już musiał nabrać tego przekonania, ale wtedy podejmuje decyzję. I znowu zadaje pytanie, które kiedyś zadał młody człowiek Jezusowi. Panowie, co mam czynić, żebym mógł być zbawiony? A oni o to odpowiadają, tak? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I następnie zabrał ich do domu, a oni głosili słowo Pańskie i jemu, i jego domownikom. I ten człowiek, o tym człowieku jest napisane, on się radował, że uwierzył w Boga. Tak? I przeszedł na tą drogę, która prowadzi do Boga. No i jeszcze jeden tekst na koniec, skoro szukamy dzisiaj drogi. Tekst Ewangelii Marka, gdzie czytamy słowa Jezusa Chrystusa. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i co? I ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jest to piękny temat dotyczący wiary, ale także chrztu. Dzisiaj nie damy rady oczywiście wszystkich tekstów przeczytać na ten temat, które by należało przeczytać, omawiając szczegółowo. Ja pragnę dzisiaj tylko zwrócić uwagę na kolejność, która tutaj jest wymieniona, prawda? Co jest pierwsze? Wiara czy chrzest? Kto uwierzy? Żeby uwierzyć, to trzeba się zapoznać, czy być pouczonym, prawda? Na podstawie czego? Na podstawie Bożej Księgi, Biblii. I potem tak jak ten człowiek, prawda, uwierzył w Boga, no a potem też oczywiście był chrzest i była oczywiście wielka radość. A więc chrzest musi być krokiem świadomym. I tutaj nawiązując do tej kwestii naszej, powiedzmy tutaj, naszej historii, naszego kraju, nieraz spotykamy się z takim określeniem Chrzest Polski, data na pamięć 966. Tak? Jaki to był chrzest Polski? Czy kraj to w ogóle można ochrzcić? Czy chrzci się ludzi? 966 roku chrzest przyjął Mieszko, no i najwyżej jego tam otoczenie. Tak? Ta data mówi o tym, że tak naprawdę, gdy mówimy chrzest Polski, że ludzi do chrztu przymuszano, że oni byli zmuszani do tego, żeby się ochrzcić. Teraz będziecie chrześcijanami, teraz będziecie wierzyć w Jezusa, On będzie waszym Bogiem. Czy to jest powód do świętowania, że, jakiś sposób wywyższania tego wydarzenia, gdy ludzie byli przymuszani? Gdyby byli najpierw nauczani, prawda? Gdyby byli zachęcani, gdyby poznawali Jezusa Chrystusa i podejmowali świadomą decyzję, to możemy powiedzieć, to jest ta Boża droga. Tak? A w związku z tym, że byli przymuszani, to ta wiara ich była taka przymuszona. Być może niektórzy potem uwierzyli, ale ogólnie rzecz ujmując, ta wiara była powierzchowna. No i tak można powiedzieć, do dzisiaj zostało, że często ta wiara jest powierzchowna. Ale my nie chcemy takiej wiary. My chcemy iść wiarą, do której mamy przekonanie. Wiara, która przezwycięża próby. To jest wiara, która jest nieraz doświadczona właśnie tak jakby przez te próby w ogniu. I to jest wiara, która zaprowadzi nas do Jezusa, gdyż uwierzyliśmy Bogu i Jezusowi całym naszym sercem. Drodzy,
jeśli ktoś nie doświadczył jeszcze w swoim sercu właśnie takiego odrodzenia całym swoim sercem, to ja zapraszam do tego, żeby podjąć starania, aby uwierzyć, aby przede wszystkim najpierw poznać Jezusa, poznać Jego naukę, a potem uwierzyć. Niech te nasze 6 spotkań będzie takim dobrym wstępem i zachętą do tego, abyśmy właśnie taką Bożą drogą kroczyli, czy też na nią wstąpili. Jeśli tak by było, to znaczy, że nasze spotkania spełniły swój cel. Oby tak było. Amen. Ręka do góry, tak? Bardzo proszę. Właśnie końcówka dzisiejszego kazania. Chrzest Polski z nauki historii wiemy przyjął Mieszko w 1966 roku. A jaka jest rola Cyryla i Metodego, którzy nieśli chrześcijaństwo poprzez Czechy, bo oni byli wcześniej, uważa się, byli ochrzczeni, a potem przeszli na tereny polskie. I jaka była ich rola? No to jest bardzo ciekawy temat. Ja lubię historię, mógłbym troszkę na ten temat opowiedzieć, ale to nie wiem, czy akurat tutaj jesteśmy w stanie obszernie na ten temat mówić. Kilka zdań mogę powiedzieć, że rzeczywiście Cyryl i Metody to byli misjonarze nazywani dzisiaj często apostołami Słowian. Działali w państwie wielkomorawskim za panowania księcia Rościsława. I w całej tej historii można wskazać kilka takich pięknych naprawdę elementów. Pierwsze, jest bardzo poruszające przeczytać prośbę Rościsława o misjonarzy, którą akurat on wysłał do cesarza bizantyjskiego. I on tą swoją prośbę mniej więcej tak umotywował. My Słowianie to jesteśmy ludzie prości. Nie mamy wśród nas kogoś, kto by nas o prawdzie pouczył, oświecił. Proszę więc przyślij kogoś, kto by nas mógł w tę prawdę Bożą i nas oświecić. No i w Cyryl Metody zostali wysłani. Byli Grecy mieszkający w Tesalonice, a oni się przygotowali do tej pracy, można powiedzieć, solidnie. W związku z tym, że słowiańszczyzna w tamtym czasie nie była piśmienna, więc ułożyli alfabet, przetłumaczyli przy pomocy tego alfabetu Biblię na język słowiański. Tak? To dzisiaj mówimy starocerkiewno-słowiański. Kiedyś w słowiańszczyźnie nie było tak dużo różnic związanych z językiem jak dzisiaj. Nie było to takie głębokie. Oczywiście, jak najbardziej. No i w związku z tym ten język starocerkiewno-słowiański do dzisiaj jest używany w liturgii. Później ich wypędzono po śmierci Metodego, uczniów wypędzono, zmieniła się sytuacja. Wpływy Rzymu były o wiele silniejsze i uczniowie, ci można powiedzieć chrześcijanie słowiańscy wyemigrowali do Bułgarii. Tam znaleźli schronienie. No, później Ruś przyjęła też ten obrządek słowiański. No, możemy to mieć różne oczywiście podejście, ale ja chcę wskazać tak. Nabożeństwa były w języku ludu. Słowo Boże było czytane w języku ludu. Tak? Chrzcili przez zanurzenie. Owszem, oni korzystali ze wsparcia władzy. To nie we wszystkich elementach to było tak idealnie, no ale na pewno pod tymi właśnie względami byli o wiele bardziej tacy biblijni niż to, co się działo z innymi narodami i innymi metodami. Także to są, uważam, pozytywne postacie Cyryl i Metody. Tak, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Powstańmy zatem do modlitwy. Łaskawy Boże, pragniemy podziękować Tobie za ten cykl 6 spotkań, gdy mogliśmy uczyć się o Tobie, o Bogu, który jest wartością najwyższą, o Panu Jezusie,
o naszej wiecznej ojczyźnie, gdzie też i demaskowaliśmy błędy, które wtargnęły się jako fałszywe nauki czy fałszywe pojęcia i są powszechnie głoszone. Chcemy wywyższać przede wszystkim prawdę, która jest zawarta w Twoim Słowie i chcemy kroczyć wiernie drogą, którą wskazuje nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus. Ja proszę gorąco Ciebie o błogosławieństwo dla wszystkich obecnych, aby ich życie mogło być nakierowane na Ciebie, abyśmy mogli też cieszyć się wspólnotą chrześcijańską, a kiedyś znaleźć się przed obliczem Twoim jako wierne Twoje dzieci. Prosimy o Twoje prowadzenie, prosimy o przebaczenie naszych grzechów, które zdarzają się i dziękujemy za wszystko dobre, co z Twojej ręki otrzymujemy. Przyjmij, drogi Ojcze, naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego dzisiaj staraliśmy się wywyższyć w czasie naszego programu. Amen.